jak będę chodził na te prace społeczne, gdy będę chodził, proszę wiedzieć, będę chodził z plakietką. Kapłan skazany przez naród żydowski za przypisywany mu antysemityzm. Nie kłam, Pinokio. Widzisz, jak ci rośnie nos? Michał Woźnicki, ksiądz, został skazany nie, jak sam podaje, za antysemityzm czy też nienawiść do Żydów. Tylko z artykułu 256 kodeksu karnego paragraf 1, zatem za nawoływanie do nienawiści. Na stronach kanału księdza widnieje przekłamana informacja na temat aktu oskarżenia. Szanowny księże, nikt cię nie skaże za to, że nienawidzisz Żydów czy też nawet własnej matki. Nikt cię nie skaże, bo nie ma takiego prawa, co więcej, nawet o swojej nienawiści możesz mówić publicznie. Na swojej tabliczce napisz prawdę, skazany za nawoływanie do nienawiści. Ale co, księdzu przypisywany antysemityzm, no więc wielka to radość, bo będąc księdzem takim, jak ja jestem, żeby mi przypisać antysemityzm, nienawiść do Żydów, no to wielka to jest, na przykład majstersztyk jest naprawdę, jest wspaniały. Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. A nuż w ramach prac społecznych będę miał zadane w ośrodku kuratorskim Wroniecka 9 popołudniami chodzić i się młodzieżą zajmować. No może jest taka, może mogę wysnuć propozycję, to taką przedłożę. Jak najbardziej, gdy jest 30 godzin bodaj w miesiącu, to nie wiem, czy zdążę, że tak powiem. No ale tak może być, no. Że ksiądz trafi tam, gdzie by nie trafił. Że dobro z tego wyjdzie większe niż myślę. To przy zdrowych zmysłach wrzuci osobę nawołującą do nienawiści do pracy w formie zajmowania się ludźmi. Przecież to jak dać osobę skazaną za pedofilię w ramach kary do przedszkola.